Witam was, Repus, to jest kolejny odcinek z Hearts of Iron 4 i widzę, że mi tutaj się niemiło wbijają, dlatego ja bym ich chętnie zablokował. Tutaj bym szybko uciekł dywizją, żeby się wbili tam i stanęli w obronie prowincji. Trochę tutaj mam rzadko ustawione dywizje, ale one dopiero przychodzą. Dam radę nawet... dam... Albo zróbmy tak. Skoro już tutaj jest Wasilewski, to się ustawmy. Nie spodziewałem się tego, że mi teraz wojnę powiedzą. A, jeżeli wam się seria podoba, pamiętajcie zostawić ocenę i tak dalej. Zapomniałem o tym wspomnieć ostatnio. Okej, dołączyłem do aliantów, to od razu na ostro lecimy. Ja po prostu chcę odzyskać to, co moje. A jak tutaj skończymy to okrążenie, to od razu podeślę wojsko na... tam na infanty. Trochę mało tego mamy wojska w sumie. Taką w skalę wojny. A jak ta moja flota? Oni pozwolili im tutaj w ogóle się przebić? Teraz ważne pytanie. No, na pewno nie bez walki. Zatopione konwoje i zatopiona masa francuskich okrętów. Więc zgaduję, że to co tutaj idzie to są rzeczywiście tylko dwie dywizje. Ale na razie i tak czy tak nie chcę tworzyć nowych armii. Zaraz oni tutaj się przepchną i zaatakujemy to miejsce. Ten kociołek im zniszczymy. Na razie nie będziemy jeszcze tej Afryki cisnąć. Musimy ich podesłać tam. Bo te dwie dywizje mogą rzeczywiście narobić kuku i problemów różnych. Skasujmy tutaj jak coś. Wszyscy tu. I ofensywa. Mamy ogromną przewagę, więc każdy leci. Bez zważania na to, jak wygląda front i tak dalej. I jak ja widzę, teraz powinno to pójść bardzo łatwo. Nikt nie ma zorganizowania u nich. Więc postaliśmy troszkę. Wygłodziliśmy ich. Już nie tylko Ukrainę, już nie tylko własnych żołnierzy. Żołnierzy wrogich też. Ta taktyka jest, rzeczywiście działa, jednak trzeba stosować ją na innych, a nie na nas. A lecimy tutaj, cyk. Z ofensywą. Ci cały czas tam w Azji się szkolą. W sumie te dwie dywizje mogą zostać nieprzeszkolone, a zaopatrzenie by się przydało oraz po prostu zorganizowanie na wszelki wpadek. Od wschodu nikt się na nas nie desantuje. Cały czas mi wkurza ta prowincja taka tu. Dokładnie w tym miejscu. Ona jest lądowo normalnie połączona tam, ale to jest tak przecięta ta góra i w sumie nikt nie zwraca na to uwagi. Ale jak pójść na logikę, to tak słabo troszkę. Oni mnie chcą zaatakować, dlatego ja pójdę tutaj zaraz z piechotą. Ich zaatakuję. Let the majority win. Oczywiście, banuj komunistyczną organizację, to bez dwóch zdań. Ale tutaj na razie nic do zrobienia nie mamy, dlatego pójdziemy sobie tutaj, dostaniemy troszkę political poweru, to jest w sumie najważniejsze z tego co tutaj wejdzie. Nie mamy war support. W sumie bym poszedł teraz pana od War Support. Właśnie, żeby tutaj troszkę to podbustać, nie było na takim minusie. Packet Defense, czyli skoczyła nam tutaj Land Technology. Atakujemy tutaj od północy, tutaj oni też atakują, oni się już tutaj ustawili. I rzeczywiście, tutaj jest bardzo mało dywizji, moja flota jednak tak czy tak robi dobrą robotę, tylko pewnie wysłali dwa desanty, no i jeden nie został złapany. Oczywiście oni muszą zostać zatrzymani. Anschluss of Saxony. France abonds the Rhineland. Czyli tutaj Francuzi byli, czy jak? Czy to był przydupas francuski? Nie jestem pewny. Ale Saksonia została zjedzona przez Prusy. Chyba to Wilhelm bym kibicował. Nasze rodziny, chociaż nie wiem to jest, kto dokładnie rządzi w Rosji. Ale nasze rodziny na zasadzie władców są przecież spokrewnione i powinniśmy się trzymać blisko. Nie to co nowy Jerzy nas tutaj pokłócił, który już nawet... Chyba Edward rządzi tutaj? Dobrze, niech rządzi jak najdłużej. A Edward... niech tutaj... poniesie konsekwencje, bo jego rodzina zawsze robi problemy. Widzę, że trochę więcej Francuzów się pojawiło tutaj, jednakże to nie jest dla mnie problem. Najważniejsze, lepszy sposób, żeby tutaj się ich pozbyć, to jest odciąć im zaopatrzenie.
A w ogóle aż mi się przypomniało ten, jak... to był tweet, czy wpis na Facebooku? Chyba wpis na Facebooku, ale na Maska, czy gdzieś tam po prostu powiedział i ktoś to wpisał. A no i było, że najlepszym sposobem na ogrzanie, czy tam najlepszym sposobem na zrobienie atmosfery na Marsie jest... Obałem po angielsku, jak to było mniej więcej. The best way to... nie pamiętam, make atmosphere, coś w tym stylu, on Mars is to drop thermonuclear weapons on poles. Rozumiecie, o co chodzi? Że najlepszy sposób na ogrzanie Marsa jest rzucenie termojądrówek na bieguny. Nie, źle kliknąłem. Zapiszę grę, wczytam. Bo nie przeczytałem, co było. Przeczytałem event i zacząłem, że nie tutaj wojny domowej. No to pomyślałem, ok, że nie ma wojny domowej. A to jednak okazało się, że ta druga opcja była lepsza. Dobrze, przeprowadzamy ofensywę cały czas. Przynajmniej wiem tutaj, że oni chcą się teraz desantować. Tego szybko się tutaj ustawię. Na wybrzeżu. Tutaj jak to wygląda? No na pewno sobie przewagi na śródziemnomorskim... Raczej na śródziemnym nie zrobię. Bitwę w bitwie morskiej na razie nie ma co czytać, to skasuję po prostu. Tutaj niech idą. Zajmijcie proszę ten Turkestan. Jakby oni skapitulowali, to byłbym szczęśliwy. Jeszcze się trzymają. Tutaj konica leci, tu leci piechota, tu leci piechota. Tu leci piechota. Tu leci piechota. Zawsze te punkty warto nie zająć. Zaraz ten event powinien skoczyć. Dokładnie. People demand referendum. Teraz możemy się bawić w referenda, ludzie. W cudzysłowie referenda. Russian Republic. Aj, uszczupliło nam to wojsko. Znaczy, tak to wygląda tylko w sumie, na pierwszy rzut oka, bo mamy tutaj tych nowicjuszy. Tak pół na pół zrobię. Aj, ci masa generałów ode mnie odeszła. Dołączyła na stronę marksistów. Ale tutaj... W ten sposób... A ja wam traity dodałem. Traitors! Jak było w tym, w Star Warsach. Traitor, war. Jak było ten, jak te memy robili ze Star Warsów. Dobra, tak udało mi się przynajmniej zająć, mamy 14 dywizji. Czy na wschodzie się nie zbuntowali? Nie. Ile mają dywizji? Lenin? Ty jeszcze żyjesz? O cholera. Mają w cholerę dywizji. Dlatego uważam, że najlepszym sposobem byłoby teraz właśnie wziąć wojsko. Zapierdalać na zachód z armią. Tutaj też jakaś ofensywa. Co to za wolne dywizje? Płyną sobie na wysepkę. Tak, trzymaj. Trzymaj to. W ten sposób, w ten. Engage. I convoy raiding. Czepnąłbym tutaj Francuzów, tu ich odetnę. Gdzie mam jeszcze wolny... Aha, ta jest dywizja. Wszystko? Nie. A, tutaj zostałem odcięty w jakiś sposób. A tutaj zaopatrzeniem daje radę. Okej, lecimy dalej.
Kurczę, to jest całkiem sporo roboty teraz. Nie w tą stronę, nie w tą stronę front. Kurczę, nawet wojska ja nie mam tyle. Make peace, not war. Ratuj mi dupę teraz. Okej, zróbmy to na razie tak. Oni w tym winie zostaną okrążeni. Gnamy tutaj. Ile mamy sił? Nie mówcie tylko, że oni do aliantów dołączyli. Serio? Lepiej było do tego moda nie siadać. O tym co patrzę, co się tutaj odwala. Po tym jak patrzę, jak co tutaj się odwala, pójdźmy tutaj. Brześć litewski mógłbym zająć, bo oni tutaj atakują mnie. Chyba Nikal Compacting. Weźmy szybko militaria, bo to się teraz przyda. Jak tam samoloty? Nie mam żadnego pojęcia, gdzie są moje samoloty teraz, tak na serio. To było wszystko? Czy wróciły po prostu do stoka? Tam do... O Jezus Maria, co bieda. Dobra, zostawmy na razie to, bo to są najważniejsze w tym momencie. Podeślimy tutaj. Zostałem odcięty w ogóle. Czy wyciśnięcie tych wilni kiedyś? Kurczę, wiecie co? Napiszcie, czy ewentualnie, jeżeli ta seria nie wyjdzie, czy nie chcielibyście zobaczyć serię Prusami tutaj, na modzie. To też może się okazać ciekawa. I zobaczyć, co zrobi komputer. Jakich błędów nie powinienem popełniać na przykład. Przejdź się w ten sposób. A tutaj wolne dywizje mamy jakieś. Nawet wystarcza dywizji na to. Lecieć tutaj, bo musimy mieć jakiekolwiek... Tu nie ma w ogóle zaopatrzenia. Ajdź. A, bo morsko nie dociera nic. O Jezus. Te wojny są w tak złym momencie. Tak bardzo wszystko naraz. Kiedy tak było w morze w modzie, że takie wojny leciały na dzień dobry? Chyba pierwszy raz coś takiego widzę w ogóle. No, przynajmniej ich zagłodzę. No to przynajmniej liczę. Później ich jakoś odepchnę. Kurczę, mi się nie chce grać w The Name of Tsar. Po prostu mnie to zniechęciło, co się tutaj wydarzyło. Edward VIII abdykuje. Ustawmy się, proszę. Tutaj. Ciśniemy Francuzów. Oni mają zamiar Warszawę zająć, ja mam zamiar ich odciąć. Okej. Jakiś świetny taki nieprzewidziany pomysł. Takie coś się wydarzyło. Że oni tutaj przecież... A nie jesteśmy w stanie wojny. Ta Galicja nie jest w stanie wojny. To mogę lepiej ogarnąć tutaj wszystko. Dobrze, okrążyć ich, ścisnąć ich tak szybko, jak jesteśmy w stanie. Commence modernization. Czyli chociaż komuniści mają własne drzewko. Zobaczmy, co to zrobi ta generał kobieta.
Nie mają teraz jedno drzewko z choja. Ale wygrają ze mną. Nie, to jest pewno, oni mają za dużo w dywizji. Chciałem 110 tylko, a mam jeszcze wojnę z aliantami. A Make Peace Not War jeszcze nie wskoczy. Na status quo, cokolwiek. Nacjonaliści by tutaj tą partią rządzili. Krajem, znaczy się. Warfit. Nie wiem, co by mi mogli dać nacjonaliści. Bo nie chciałem tutaj komunistów dawać. Ot tak, że ok, komuniści rządzą. Także to na, tylko że nawet ten Sargat mi nie daje tutaj żadnego zaopatrzenia. Wiecie co? Przyznaję się. Przegrałem. Przegrałem jak jasna cholera. To nic tutaj nie zrobię. Że tutaj się przebili. Tylko nie pozwolić im dojść do bazy morskiej. Przedesantowali się, dobrze. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jest ogólnie taka sytuacja, że jak ja to nagrywam, to jest poniedziałek wieczór, jutro jadę do akademika. A możliwe, że to wrzucę wcześniej, byście mi zaproponowali, co mam zrobić, jakie decyzje, ewentualnie czy jednak przerzucić się teraz na Kaiserka, na Włochy, ewentualnie moglibyście mi napisać, jaki inny mod mógłbym odpalić w hoju. Widzimy się, no zapewne już jutro, czy w tym modzie niekoniecznie, nie wiem. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa.